Witam wszystkich ponownie w Blackguard, z tej strony Czaberdach. Właśnie mamy zamiar pogadać z księżniczką, a oprócz tego odkryłem, że mamy coś takiego jak zadania poboczne, bieżące misje i największy skarb Sulak. Nie wiem, z czym to się totalnie je, ale pogadajmy z księżniczką. Łyso skóry? Tak. Here it is. Her Majesty. Say again? You needs to say, Her Majesty. Here it is, Her Majesty. Good, good, good. What do Smoothskins want now? Good, good, good. Mac Manolo. We must speak with Master Manolo. Impossible. Banished in his room. And he never comes out? Never. Not for moons. I, Grand Princess Unzols, now rules in Grand Princedom of Sulak. Klucz do drzwi. Is there at least a key to his door? Maybe, maybe not. Could we borrow it, Her Majesty? 50 gold ducats. Co? Jaka jazda. 10 grecjarów znowu. Will you take 10 orkish coppers instead? It's not orc gold. It's worthless. Great princess Unzols are not dumb. To się nie uda. 50 dukatów. Lub walczyć. 50 dukatów lub walczyć. No nie chcę tego wielkiego księstwa Sulak. Mam już obywatelstwo. No zapłaćmy do cholery. Stracę tych 50 dukatów. Odbije się. Dziękuję. Koniec rozmowy. Gdzie ja mogę teraz iść? Na parter? Poważnie tylko i wyłącznie na parter? No to lecimy. Ha! Największy skarb Sulak. Pierwsze piętro, piwnica, największy skarb, wyjście. Największy skarb, oczywiście. O, Zurbaran ma pas z muszli. Poważnie? To był największy skarb Sulak? Przynajmniej doświadczenia trochę zdobyłem. O, zobaczmy ten pasek. Pas z muszli. Co on może? Dobra. Pas z muszli. 4 sloty. No nieźle. Tylko po cholerę jej 4 sloty. To już... Wolałbym te sloty dać... No dobra, dam jej. Niech będzie. Mały pas będę mógł sprzedać. A tu będę mógł wsadzić jakieś przedmioty. Tylko nie wiem, jakie za bardzo. Złotoklej, nie bardzo. Klucz dymny, też nie bardzo. Może nie, bez sensu truciznę jeszcze jedną. Dobra, damy truciznę. I dobry eliksir astralny. Chyba, że dobry eliksir leczniczy. Na wszelki tylko i wyłącznie wypadek. O, to by było ciekawe. To by było arcyciekawe i mógłbym podać również jakieś pułapki. Ciach. Tak, zresztą ja tyle tych pułapek nie potrzebuję w swoim ekwipunku. A na pasku tylu eliksirków. Więc... Może faktycznie tych pułapek zacząć używać. Mam ich od groma. Dobra, i tyle. Zamknij. O, oczywiście, że sejwik. Fajnie, że ten pasek zdobyliśmy i zakończyłem zadanie. O, i mogę do piwnicy. Nie wiem, co jest w piwnicy. Aha, pewnie księżna. Wracaj. I na pierwsze piętro, do pokoju, w którym zniknął wielki... Master Manolo? O nie! Widzę mirage. The mirage speaks. So far, nothing out of the ordinary. Manolo? Mirage? We're no mirage! Oh, how convincing. Manolo? No chyba nie naślesz na nas tego czegoś. I czemu ty jesteś taki wielki? I co tu się dzieje w ogóle? Zurek... Zurek, przekonaj go. Lotne lisy czy Zurek?
Bo nie wierzę Naurimowi. Iluzja. I have made a mistake. Now there is nothing left. Jaki błąd? Only me and this tiny globule. Globule? You mean your room? Room. The illusion mocks me. The mocking illusion of my mind. Naurim, nie odzywaj się. Co się stało? What went wrong? Did you destroy the world? Destroy? God, no. Then there would be nothing left at all. I wanted to create the perfect illusion. A world next to the world. The ideal life in a soap bubble. The idea would have made me the richest man in the Emirate. What happened? I banished reality into a world disk. Now it is caught there. Only I am still here, imprisoned in this meager fantasy. Zasiać wątpliwość. But I certainly hope this world disk is safe. As safe as it can be. I integrated it into my golem. Oho, roba. Ugly statue. Obmierzmy słupie. So, the golem isn't a mirage. The illusion attempts to sow doubt. I can withstand that. Coś z nim zwanie nie jest tak. Pomysł, zaatakuj golema. Lotne lisy. Użyjmy tego hasła. Może teraz pęknie ta bańka. Do cholery. Opuścić pokój, groźba, zaatakuj golema. Ludzie... Nie oprę się. Naurim. Ból gudrządza, wszystko to część iluzji. Dobra, pięść nie jest iluzją. Zaatakuj golema w takim razie. Jeśli world disk is destroyed, everything will come to an end, right? Naturally. I think I know how we can convince you otherwise. Let's see if this block of stone really can fight. No! The world disk! Okej. Ciekawa będzie ta walka, tak podejrzewam. Do cholery, ile ten golem ma życia w sobie, jestem tylko ciekawy. I dlaczego Zurbaran musi po nim, kurczę, działać? Do jasnej cholery. A i Zurbaran... Nie no, muszę bronić Zurbarana, bez jajów. Nauri... Takate, lecisz tu. Zatruta broń teraz ci się na niewiele zda. Możesz łotać golema. Za 11. Dużo... O Boże, to mu naprawdę niedużo zrobiło. Trucizna, uwięzienie. I to niby działa na golema? Mała. Ty się jednoznacznie oddal tutaj. Mam nadzieję, że to lustro nie sprowadzi... Cholera, mogę je zniszczyć. Tylko po co... To jest naprawdę dobre pytanie. Nie, ja nie chcę niszczyć. Chcę zaatakować golema. Za 90% to jest naprawdę fantastyczne. I coś... Dalej mu to niewiele robi? Ole jajo. To mu naprawdę niewiele zrobiło. Dziennik bitewny. Odczuwa ja to spiejący i nic więcej. O, niewrażliwość na obrażenia kłute. Gówno mu zrobimy. Dobra, jasna sprawa. Naurimie, pokaż, że to niekoniecznie musi być iluzja. A ty nie masz żadnego dodatkowego ataku? Przepraszam, że tak zapytam. Ha! Cios wyzwolenia. Co to niby jest? Uderza kilku przeciwników. To na razie nie ma sensu używać, więc znowu jedyneczka i lecimy w niego. Zadyszkę, ładnie. I znowu niewiele mu to zrobiło. Aurelko, łaskawie cofnij się i strzel w lustro do cholery. Bardzo fajnie. What the fuck? No nie mów, że odrodzą się dwa małe. Bez jajów. Tego się nie do końca spodziewałem. Oberwał na szczęście też mały. Zurek. Ty spadaj i
Do cholery. Na Naurima rzucisz czar, oczywiście. Tylko nie jest ofensywny. Zdecydowanie defensywny na poziomie 4. Wow, świetnie. Takate. Co robimy? Spokój się, Manolo. No i nic się nie dzieje groźnego, naprawdę, uwierz mi. O, atakujemy tego golema w takim razie. O tak, nie mamy więcej ataków nim. Nie, nie mamy. No to jednoznacznie, jedyneczka i 80%. To jest sporo. Świetnie, weszło 12 życia. I mała, strzelasz w to lusterko. Bardzo ładnie, poobrywały nieźle. Lustra to są chyba dobre rozwiązania. Uff, Naurim na szczęście jest chroniony. I to mocno. Aurelko, tutaj. Świetnie. 2-3 lustra już poszły się walić. Teraz. Kto to teraz? Zurek. Zurek może... Cholera, może podbić? Tak, podbij Zurku. I zniszcz to lustro. Elegancko. Przyczynisz się do szybszej wygranej. Dalej. Naurim. Łotasz w tego dziadygę. 55%. Bach. Takate, ty się odsuń jednoznacznie i też łotaj w tego dziadygę. Świetnie. Mała. Tutaj. Elegancja. Naprawdę podejrzewam, że za niedługo te golemy będą już kupą gruzu. I Aurelka, tutaj. Jeden powinien zginąć. Takie jest moje przypuszczenie. Nie zginął jeszcze. Ha. Dalej możemy atakować w lustra. Zobaczmy, czy to... Nie, bez sensu już. To już bez sensu. Natomiast Zurek... Naurim. Naurim. Może zaatakować... No cholery, odsuńmy trochę kamerę. Tego gościa. Dyszka. Wiemy. Stary, wiemy. I tutaj zaatakować... Wykończyć właściwie tego golema. No rozsyp się. Jest, poszedł jeden. Jeden mniej. Teraz. Obrażenia kłute. Nic do cholery z tego. Nawet nie będę się w to bawił. Koniec. Wow, aż za 13. Tutaj też nic. I tu Zurek leczy. O, w tenże sposób to zrobimy. Świetnie. Oh, Naurim. VS Golem. Dyszka. Manolo, uwierz, z nami jest wszystko w należytym. A, idź, się schował. I mała, nic. O, nie trafił. No to my ciebie jedziemy. Ona ma obalające pociski. Ajajaj, no to dobrze. A ty masz czary, dziadygo jedna. Czemu ty czarów nie używasz? Ogień. I kapitan planeta. O, planeta wyskoczy. Jak się zmiesza wszystkie elementy. Dobra, koniec. Mam nadzieję. Minus 8. Owszem, koniec. 100 punktów przygody znowu. No genialnie. I co zdobyliśmy? Kawałek czarnego metalu. Następny. Fantastycznie. Bierzemy wszystko. I pogadajmy z Manolem. Świat się nie rozbił. Nie... But this means my life's work, my dream of infinite wealth, all gone. One more reason to support the flying foxes in their next coup. Then that must be my fate.
But first, I need to eat something. Where are those red fur slaves when you need them? Okej. Okay. Księstwo Sulak. Czyli co, mistrza Manolo żeśmy skabacili na naszą stronę. Świetnie. Tak, ukończono zadanie mistrz Manolo. Dalej. Autozapis. Dobra, to już wszystko? Wszystko? Okej, w takim razie... prawdopodobnie pozostaje mi nic innego, jak po prostu stąd wyjść. Mam nadzieję, że ci goście strażnicy się nie zorientują, że zrobiłem ich bambuko. Prosiak? Co za prosiak? O, co tu do cholery... Świnka! Przeklęta świnia! Frankel. Well, how do you know that? It's on his name tag. Please, can I keep him? Podejrzewam, że to będzie błąd mojego życia. Bierzemy świnie ze sobą. Thank you. Come here, Frankel. Oh, I told you taking the witch along was a mistake. Mamy swoją świnkę. Co ja mam z tym Franklem zrobić do cholery? Sprawdźmy zadanie, ludzie. Poboczne zapewne. Przyklęta świnia. Sekret Frankela. Dobra, nie wiem co z tym zrobić. Totalnie. Okej. Ciekawe zadanie było naprawdę w tej wieży. Wyjdźmy sobie już. I w następnym odcinku, ludzie, odwiedzimy prawdopodobnie leśnego tygrysa. Co to jest? Za znak zapytania. Ha! Co to za znak zapytania? Mam udać się... Nie wiem, co mam zrobić tutaj. Wow! Nie widziałem tego wcześniej, więc ludzie, zobaczymy... Co to za znak zapytania w następnym odcinku? Dzięki za oglądanie. Cześć, czołem.